Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Forever, zapraszam was do kolejnego materiału na kanale z Demek Widzów. Jeśli Demka wam się spodobają, ogólnie ta seria wam się podoba i Demka, który pokazuje, no niestety miraż, ale wybaczcie. Demko, myślę, że fajne. To zostawcie łapeczkę w górę pod tym materiałem, im więcej łapek w górę na początku filmu, tym lepiej, bardziej mi tym pomagacie, dajcie takie wsparcie, taki pierwszy boost, taki pierwszy wiatr w żagle temu filmikowi. Więc jestem wam niezmiernie wdzięczny za to, że to robicie i że to... że jesteście chętni dawać te łapki w górę. Słuchajcie, tutaj mamy Itzykea. Jest to gold, który został posądzony w tym meczu o cheaty. Czy goldy faktycznie cheatują? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. No, te pestki z P250 są git. Szkoda, że paka na respie leży u gościa, który awczy. No teraz niestety się chyba poczuł za bardzo. Tamci mają awków, oni mają awka. Jak ten pierwszy strzał, ten pierwszy frag pod schodami, gościu mógł napisać mu, że ma cheaty, to ja jestem święty. To było ładne. Pamiętajcie, że to jest 32 tick rate na tym demku. A już... aha, GG. Lamusy. A, zgłoszono gracza. No tak. No tak. Czy oni... aha. No zobaczymy. Przyjrzyjmy się. Róbmy takiego Overwatcha sobie. Przepraszam. O, ale kierownica dobra. Wie, że jest ten Nate na fajery słaby, bardzo. On odbił się i chyba poleciał. O, sam siebie oflaszował. Wujek Władek się obudził na respie. Widziałem, tam się rusza na radarze. O matko. No na tym... o kurde. Tutaj już pewnie poszedł report. O. Bo Szopica to nie wie, że tam się skanuje. Tym bardziej, że słyszał, że ucieka na lewą stronę etykieta. Global, ha, ha, ha. Co tu się dzieje na czacie? Wujek Władek tam najwięcej będzie pisał, kurde, bo przecież awszył nie wiadomo ile czasu. No, ten czat to złoto, moi drodzy. Dobrze gra jak na golda, tam refleks, machanie celownikiem i tak dalej. Celowywanie się, ale te strzelanie to mam duże zastrzeżenia. A Szopica w szoku, no dobra. Lecimy dalej. Co chwila patrzę na ten czat i jestem naprawdę zaskoczony, co tutaj ludzie piszą na tych goldach. Dawaj! Ruszaj się, panie. Maksymalnie dałbym mu właśnie jakiegoś wysokiego golda, ewentualnie nawet jakieś MG1. Ale za te granaty to panie, siedź pan w tym goldzie. Chociaż w sumie gold to, gold kałach to tam granatów nie trzeba umieć rzucać nawet. No i wiedzą, że ostatni jest w laderze. No, lader zafleszował, naprawdę.
Wiecie, że Amorek sobie sam jeździ? Zdajcie sobie sprawę z tego? Bo sam sobie ciśnie też chłopaczyna. Trochę. O, na soloku. O nie. Zastanawiam się. Jestem ciekaw, jaka tam średnia wieku jest w tym meczu, bo kurde, to jest naprawdę hit. O, no tutaj dojazd był. Chciał się wcelować w tego gościa pod schodami, ale niestety no nie pykło, nie pykło. O. Władek, nie podawaj adresu, bo ja tam przyjadę zaraz. Nie no, Amore, jak takiego fraga zdobyć nie potrafisz, to ja nie wiem. Ale zobaczcie, że przecież ten CKA to nawet, kurwa, nie, jakoś dobrze nie strzela. Wiesz, on strzela nie wiadomo ile nad głową. Dawaj, walcz! Walcz! Bo tam AWP-er pierwsza klasa. Nie no, goście są na USP-a. M-kę sobie przeładuj. To doświadczenie było warte obejrzenia. Gdańsk w San Francisco. Kurde. Nie no, tutaj najlepszy jest chyba, moi drodzy, czat. Jeśli czat wam się podoba, zostawcie łapę w górę. Nawet dwie, trzy. No Bachuś nie więcej jak 13-14 lat chyba. Chociaż zaraz nie wiem, jak dzieciaki się zachowują w tym wieku. No zawsze jest twoja stara, twój stary. A może młoda, nie stara, kurde. Pawlo z entry fragiem. Tak, entry? Entry zrobił. Nie, już tam jeden padł wcześniej. Amore przecież padł wcześniej. Za zero. Przyjadę z wtedy i po co ci to? Ale chociaż pisze ci, zwraca się do niego z dużej litery. Czyli ci, tobie, ciebie, ty z dużej litery, to już piszą do osoby raczej takie już ogarnięte. Albo które wiedzą, jak nacisnąć, jak użyć C albo ty z shiftem. Nie no, dobra, skupmy się na demku, bo ja cały czas ten czat czytam, cholera. Entry na szopicy. Szopica padł znowu za zero, tym razem na rampie. Nie no. Paka w apsach wyrzucona. Ale myślę, że Bachu to powinien słyszeć, jak paka jest zrobiona. O, patrzcie, odważny przeleciał. Zając mad. A chłopaki chyba dobrze się bawią w tym meczu. Bachuś chociaż nie zamyka. Bo czasami jest tak, że goście, którzy zamykają, najwięcej gadają właśnie w meczu. Ale Bachuś na szczęście nie zamyka. Władek mocny. Myślę, że Władek gdyby tam wszedł w ekran, to by ich za gardło złapał. Gość jest gotów na bitkę. Dobry flash. Pawlo walczy. Władek leży. Sytuacja... Chciałem powiedzieć 2 na 1, ale Zając też już leży. Przyjął szyszkę na czoło. Pawlo, mam wywalone w bombę. On tutaj chce walczyć o swoją godność, walczyć o swój honor. Chce pokazać, że Polak Polakowi nierówny.
Czy wygra ten pojedynek? TKA pilnuje bomby. Wiesz, że tamten musi gdzieś tutaj po tą pakę przyjść, jeśli chce wygrać rundę. I starcie tytanów. Deagle. Nie, jednak Bizon kontra MK. Pawlo, walcz. Wziął pakę. I jednak Digielek jest lepszy niż MK. Tak ktoś napisał, że... Czekajcie, kolega was boostuje. A to Pawlo napisał. Thor napisał, że TK boostuje. On ma 4 fragi, tam ci mają po 10, ten 8. No, Władek myślę, że mógłby mieć więcej fragów, gdyby nie skupił się na pisaniu, na czacie. Dawaj. Poczekaj, bo ja miałem TK oglądać. No to strzelanie TK w tych ostatnich rundach to... Panie. Tragedia. Pawlo z fragiem. Ale propsy dla Pawlo, że stara się walczyć. To chyba najmniej na tym czasie się... Brawo, tamci się poczuli. Pawlo chyba najmniej na tym czasie się udziela, tak mi się wydaje. Pawlo ma wywalone jajca na to, co się dzieje. Chce skupić się chłopaczyna na gierce. Przychodzi w CS-a, żeby się zrelaksować, a trafi na takie polskie lobby i weźcie, gdzie tutaj się ma zrelaksować chłopaczyna? Po cichu, patrzcie sobie, sprawdza wszystkie sobie miejscówki. Okej, okay. Patrzy sobie plecy, brawo. Że na goldach takie rzeczy. Imponujące, imponujące. Pod zając celowany. Jak na Majorze, w jedną pozycję. Po prostu gra wabanko, odpuszcza sobie. Jeden i drugi jest na strzała, jest dosłownie na dmuchnięcie, jest dosłownie na kichnięcie. Na lekki zefirek z ust. No tutaj ten timing taki, że... No tam jeszcze S pisali. Timing tam taki, że masakra. No ogólnie, no fajne, no posądzenie za cheaty. Nie, chłopak absolutnie nie miał cheatów. Zresztą widzieliście jak strzela. No na początku leciał, wchodzi dosłownie jak do siebie. Potem coś się stało i za bardzo chyba skupili się chłopaki na czacie zamiast na grze. Takie jest moje odczucie. Także słuchajcie, jeśli chcecie więcej takich demek, ale demko fajne, clickbaitik w tym tytule maila, spoko, ale fajnie, no jeśli chcecie takie, jeśli macie takie ciekawe demka, fajne, coś niespotykanego, no to przesłajcie je na maila, jest on w opisie pod tym materiałem, ten top 5 ace i tak dalej. Z mojej strony tyle, trzymajcie się, na razie. A, i pozostańcie jak zwykle forever young.